Z nami pan Rafał Latowski, nowy trener Resowi. Panie trenerze wiadomo, że nadrzędnym celem drużyny na najbliższą rundę będzie przede wszystkim utrzymanie. Natomiast chciałbym zapytać, z jaką nadzieją ten Pan teraz przychodzi? I jaki jest cel na te dwa najbliższe spotkania? Dzień dobry, no, przede wszystkim z nadzieją olbrzymią na to, że obronimy się pracą, obronimy się pomysłem na ten zespół i na dokoptowanie. Zawodników do, do, do kadry pierwszego zespołu. Czy to będą zawodnicy? Już młodzi na teraz gotowi, to tego jeszcze nie mogę powiedzieć, bo znam tylko nazwiska, a nie widziałem tych piłkarzy jeszcze w akcji ani nie rozmawiałem. Zbytnio też z tarkiem z Mięczkowskim z Akademii Resowi. Będę dopiero to odbywał w, na koniec tygodnia. Czy będziemy ściągać innych zawodników do zespołu i wzmacniać ten zespół, to sobie właśnie określimy po tych dwóch meczach z prezesem mamy. Umówione spotkanie, mamy określone środki na to, które też jeszcze możemy zainwestować. Natomiast yy, ja muszę zobaczyć, jak ten zespół funkcjonuje, bo inaczej grał jednego trenera, inaczej grał drugiego trenera. Jeden trener lubi to, drugi chce położyć nacisk na coś innego. W związku z tym być może ci piłkarze, którzy dzisiaj są w szatni, dadzą dobrą odpowiedź na to, co ja widzę w tym zespole i nie będziemy musieli aż jakichś tam rewolucyjnych zmian dokonywać. A gdzie uważa pan, że można by się było doszukiwać tych najmocniejszych stron w grze No bo na pewno w tej rundzie takie były. I przede wszystkim, czy, czy udało się znaleźć takiego lidera w tym zespole, którego mam wrażenie, że gdzieś tam w tych ostatnich meczach brakowało? No to takie modne hasło ostatnio, nawet w reprezentacji polskiej. Tak? Wszyscy mówią, że nie mamy liderów i, i trzeba ich wynaleźć nagle, a to pewnie jest jakieś. Mentalne pokolenie, które no nie jest przyzwyczajone być może do, do dźwigania takich ciężarów na swoich barkach. Bardziej to jest to sport zespołowy i oni bardziej myślą, że to jeden z drugim gdzieś to pociągną. No mamy też doświadczonych zawodników i cieszę się z tego bardzo, że rozmawiamy dużo młodzieży, ale i, i jest kilku dobrych piłkarzy doświadczonych, bo wiadomo, że taka gra utrzymanie niesie ze sobą też odpowiedni ciężar odpowiedzialności, to jest czasami pojawia się stres, pojawia się lęk. Łatwiej jest zarządzać tym doświadczonym piłkarzem w tych momentach i, i z tego się bardzo cieszę, ale też i będzie to dobry moment do tego, żeby ci młodzi piłkarze uczyli się tej piłki od początku, takiej właśnie nie, że są same zwycięstwa, tylko są też i, i mecze przegrane, gdzie trzeba szybko do tego wrócić. A gdzie są rezerwy nasze? No to też mówię cały czas w defensywie. My traciliśmy 30 bramek w 16 meczach, to jest prawie średnia dwie bramki na mecz. No to tu jest pole do olbrzymiej poprawy, do, do pracy, do tego, żeby cały zespół też czerpał przyjemność z tego, że musimy zabezpieczać swoją bramkę, musimy odebrać piłkę po to, żeby ci goście z przodu, których mamy niezłych, dobrych wręcz na pierwszą ligę, żeby dalej byli skuteczni i stwarzali sobie sytuację do zdobywania bramek. No właśnie, tak jak pan wspomina, te proste błędy w defensywie no bardzo często dawały się wyznaki, ale też jak wiemy, doszły do tego kontuzje tych podstawowych obrońców, którzy grali w tej rundzie. I czy właśnie spodziewałby się Pan jakiejś wzmocnień jeszcze na tych pozycjach przede wszystkim? No i ogólnie co chciałby pan zmienić w kadrze? Zmartwię siebie i wszystkich, że ci obrońcy nie dojdą jeszcze do, do najbliższego meczu. Nie wiem, jaka jest sytuacja Maty'ego Bondarenki, bo on już ćwiczył z nami wczoraj, ale cały czas jest w masce jeszcze z, z, fizjo, z fizjoterapeutą i ze sztabem. Będziemy podejmować decyzję, czy Maty' jest już do, 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 do wejścia do zespołu i do wsparcia nas na środku obrony. Zawsze tak jest, jeżeli zespół traci bramki, to wszyscy myślimy, że winni są obrońcy i bramkarz. Poniekąd pewnie to są takie, takie pozycje, które za to odpowiadają, i, i tam analizując te spotkania, no tu widzę dużo takich momentów, gdzie przy tych samych nazwiskach, które są, możemy zachowywać się lepiej. I dla mnie to jest numerem jeden do pracy na te dwa ostatnie spotkania, żebyśmy lepiej zachowywali się w takich momentach, kiedy piłka jest w okolicy naszego pola karnego. Kiedy toczymy pojedynki jeden na jednego w bocznym sektorze bojska na przykład, duże pole do popisu dla bocznych obrońców, żebyśmy byli skuteczniejsi w tych działaniach. No i tutaj no nie chcę mówić, że tak, mamy trzech, czterech obrońców i już z nimi rozmawiamy, bo tak nie jest absolutnie nie. Natomiast na każdą pozycję mamy gdzieś ludzi, którym mi bardziej, oczywiście, to wypływa jeszcze ze strony prezesa i osób, które współpracują niż moich indywidualnych, bo ja mam pewnie swoje nazwiska gdzieś. Natomiast nie przychodzę tutaj drugiego dnia, opowiadać o tym, że no tak, zmienimy x, y i weźmiemy tego i tego, bo to nie działa się w ten sposób i ja nie mam dzisiaj gotowej odpowiedzi na to, którzy piłkarze do nas przyjdą, bo nie prowadzę z nikim negocjacji, bo jestem sam tutaj jeszcze w takiej nowy nie miałem dużo czasu na to, żeby. W międzyczasie jak jechałem tutaj do Rzeszowa, żeby rozmawiać z innymi piłkarzami na temat tego, czy przyjdą do nas w styczniu, czy nie, bo to nie jest dobry temat na to. Ja ufam tym zawodnikom, którzy są, wierzę w ich umiejętności, wierzę w ich poprawę w organizacji gry w defensywie i, i wierzę w to, że będziemy punktować jeszcze tej jesieni. I czego na koniec możemy Panu życzyć, oprócz oczywistego utrzymania się na zapleczu Ekstraklasy? A tego, żebym zawsze miał ochotę, taką jak dzisiaj mam, do, do, do treningu, do pracy, do wejścia do szatni, do rozmów do tego, żeby być dla tych piłkarzy czymś więcej, niż tylko takim zwykłym trenerem, który przyszedł i wyszedł, ale żebym był ważną postacią w ich życiach piłkarskich i też takich pozasportowych, bo myślę, że tutaj jest ziarno zasiane bardzo mocno dla tych zawodników. Oni łakną czegoś takiego, żeby być cały czas w treningu, chcą dużo pracować, to jest kapitalne dla trenera, kiedy ma młodych piłkarzy, chcących się rozwijać i tego sobie życzę, żeby i mnie i im nie brakowało nigdy tej chęci do tego, żeby wyjść na boisko i potrenować. I również tego życzymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję się.